czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, szanowni przedstawiciele władzy Rzeczpospolitej Polski z panią konsul i pracownikami Konsulatu Generalnego we Lwowie, umiłowani bracia i siostry. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy takie bardzo dziwne stwierdzenie, że lepiej, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż gdyby miał zginąć cały naród. Słowa te w swojej przewrotności i złej woli wypowiedział Kajfasz. Natomiast ewangelista wskazuje, że słowa te w zupełnie innym sensie są wielką i świętą prawdą. Bo przecież Pan Jezus rzeczywiście umarł za innych. I to nie tylko za naród, ale za całą ludzkość. Po upływie 20 wieków nikt z nas powracających do tamtych słów nie powie, że śmierć Jezusa nie miała sensu. On tak potrafił rozporządzić swoim życiem, że po dzień dzisiejszy budzi nie tylko podziw, ale ma także swoich naśladowców. Zarówno w przeszłości, jak i w obecnym czasie wielu ludzi, wzorując się na Chrystusie, patrzy na swoje życie nie przez pryzmat wygody, ale służby. Gdy żyjemy dla Boga, gdy kochamy ludzi i służymy najwyższym wartościom, wówczas jesteśmy zdeterminowani podejmować wyzwania, za które możemy zapłacić cenę najwyższą, utracić swoje zdrowie, a nawet życie. Dzisiaj doświadczamy takiej postawy nie tylko spoglądając w historię, ale spoglądając na współczesność. Widzimy ją bowiem podczas toczącej wojny w Ukrainie. Dlatego też nasza dzisiejsza modlitwa niech będzie wołaniem o sprawiedliwość i prawdę, tak w odniesieniu do przeszłości, jak i do teraźniejszości. W dniu, kiedy wspominamy kolejną rocznicę tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, obejmujemy modlitwą wszystkich, którzy zginęli w drodze do Katynia, pytając jednocześnie, co sprawiło, że najważniejsi przedstawiciele polskiego państwa na czele z Lechem Kaczyńskim, ówczesnym prezydentem i zwierzchnikiem sił zbrojnych, podjęli trud pielgrzymki na cmentarz wojenny w Katyniu. Odpowiadając, należy stwierdzić, że wszyscy oni pragnęli przypomnieć światu o zbrodni ludobójstwa popełnionej przez sowieckich katów na elicie polskiego narodu wiosną 1940 roku. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej chcieli otoczyć modlitwą niemal 22 tysiące naszych rodaków, oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i innych służb, a także duchownych i urzędników państwowych, którzy zostali bestialsko zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Pragnęli także przypomnieć, że winni zbrodni nigdy nie zostali osądzeni i skazani. Świat w skali dotychczas niespotykanej dowiedział się o zbrodni ludobójstwa. Prawda skrywana przez dziesiątki lat nagle wymknęła się z rąk tych, którzy sterowali kłamstwem katyńskim. Wszystkie najważniejsze stacje radiowe i telewizyjne na świecie opowiedziały o Golgocie Wschodu. Wiele z nich po raz pierwszy pokazało cmentarze wojenne w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Były prezentowane wypowiedzi historyków
oraz wywiady poświęcone tej zbrodni. Świat dowiedział się o fałszowanej historii i okrucieństwie stalinowskiej władzy. Świat zdemaskował kłamców historii i ukazał zbrodniarzy. Dlatego przez pryzmat ujawnionej prawdy o Katyniu możemy zrozumieć sens tego, co stało się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Po latach od tamtych wydarzeń dostrzegamy, że niewiele zmieniło się w mentalności potomków katyńskiej zbrodni. Oni nadal stosują podobne metody działania, tym razem w odniesieniu do ludności Ukrainy. Widzimy, że zło nie daje za wygraną. Tak było wtedy i tak jest teraz. Dlatego też w świetle tych wydarzeń możemy pytać o sens śmierci człowieka i odnaleźć ją w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Śmierć, której doświadcza człowiek wierzący, otwiera drogę do Boga Ojca i dlatego ma zawsze wymiar nadziei i miłości. Święty Paweł pisze w liście do Filipian: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Zaś w liście do Tymoteusza przekonuje nas: nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeli bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim żyć będziemy. Nie wspominamy więc kolejny raz tragicznej śmierci ofiar katastrofy smoleńskiej, aby trwać w smutku. Rozumiejąc ból rodzin po stracie najbliższych, chcemy razem z nimi o nich pamiętać. Chcemy razem z nimi dziękować Panu Bogu za to, że ofiara ich życia nie była pozbawiona sensu. Przypomnienie całemu światu o zbrodni katyńskiej, która dotąd nie została w pełni wyjaśniona i rozliczona, to dar tych 96 ziaren, które obumarły, by przynieść plon obfity. Zaś nas niejako wzywają, abyśmy sobie wzięli do serca ewangeliczne przesłanie, że ten, kto nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie, nadaje sens swojemu życiu i swojej śmierci. I to przesłanie również staje się bardzo aktualne i dzisiaj, kiedy widzimy okrucieństwo wojny. Dlatego z jeszcze większą determinacją zwracamy oczy całego świata na okrucieństwo jednego narodu wobec drugiego i wołamy: nigdy więcej wojny. Dlatego upominamy się o sprawiedliwość będącą osądem tych, co niosą śmierć i zniszczenie. Tego domaga się od nas historia i teraźniejszość. Tego domagają się ofiary z przeszłości i współczesności. Dlatego wołamy z tej naszej lwowskiej katedry: niech ludzie wyrzekną się przemocy, odrzucą nienawiść, a umiłują sprawiedliwość i pokój.